dobry. Z góry Państwa przepraszam, o wystąpieniach publicznych zostało już tyle powiedziane, że pewnie nie wniosę nic nowego. Ale mimo to zachęcam do posłuchania, postaram się Państwa nie zanudzić. To, co przed chwilą zaprezentowałem, to niestety nie był żart zupełnie oderwany od rzeczywistości. Wiele wystąpień publicznych zaczyna się właśnie w taki lub zbliżony sposób. Takie rozpoczęcie to prosty sygnał wysyłany do odbiorcy. Tego delikwenta nie warto słuchać. Czas przełączyć na inny kanał albo wyciągnąć smartfona i sprawdzić, co słychać na świecie. Sposób rozpoczęcia naszego wystąpienia. Niezależnie od tego, czy jest to referat na studiach, czy expose nowego premiera, ma absolutnie strategiczne znaczenie dla końcowego sukcesu. Jak trafnie zauważył pisarz Andrzej Sapkowski, nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. W jaki sposób najczęściej rozpoczynane są wystąpienia? Według kryterium intensywności, czy też przebojowości, można wymienić 5 zasadniczych kategorii. Po pierwsze, totalna defensywa. Po drugie, nudna sztampa. Po trzecie, bezpieczny standard. Po czwarte, błyskotliwe wejście. I po piąte, żenująca błazenada. Kategoria pierwsza. Totalna defensywa. Czyli wszystkie te sposoby rozpoczęcia przemówienia, które wysyłają jasny sygnał do naszych odbiorców, że wystąpienie publiczne to dla nas prawdziwa udręka. Tym samym na dzień dobry informujemy nasze audytorium, że szykuje się naprawdę ciężka przeprawa. Typowy przykład zaprezentowałem na początku. Mówca, który na powitanie przeprasza, że w ogóle zabiera głos, nie może liczyć na przychylność publiczności. Kategoria druga. Nudna sztampa. To bodaj najczęstszy sposób rozpoczynania wystąpień. Dzień dobry, nazywam się Piotr Szefer i chciałem opowiedzieć w kilku zdaniach o wystąpieniach publicznych. Wystąpienie publiczne jest bardzo ważne, dlatego będę mówił na ten temat. Przechodząc zatem do tematu mojego wystąpienia. Co prawda nie wprost, tak jak w pierwszym przypadku, ale jednak wysyłam sygnał, że raczej nie można się spodziewać tutaj niczego ciekawego. Senność u publiczności gwarantowana. Kategoria trzecia. Bezpieczny standard. Do tej kategorii należą sympatyczne rozpoczęcia, które przybliżają odbiorcę do publiczności. Olbrzymią rolę odgrywa tu komunikacja niewerbalna. Przykład. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę zabierać głos przed tak sympatyczną, wspaniałą publicznością. To dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że tak wiele osób interesuje się tą tematyką. Zapewniam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby było to interesujące wystąpienie. I tak dalej, i tak dalej. Niezbyt oryginalne, ale na pewno bezpieczne. Kategoria czwarta. Błyskotliwe wejście. Polega na takim rozpoczęciu, które sprawi, że odbiorca podniesie głowę znad telefonu komórkowego i pomyśli, że może warto tego gościa przez chwilę posłuchać. Wachlarz inspiracji jest niezwykle szeroki. Błyskotliwe pytanie, intrygujący cytat, szokująca liczba, filmowy suspens, poruszająca historia, odkrywczy banał i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś przysłuchiwałem się debacie na temat pomocy humanitarnej. Jeden z mówców zaczął swoje wystąpienie tak. Szanowni Państwo, od kiedy zaczęło się to spotkanie, to jest od 3 godzin, na świecie z głodu umarło blisko 2000 dzieci. Długo jeszcze będziemy się spierać, czy zaczniemy wreszcie wspólnie działać? Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że to właśnie o tym wystąpieniu rozmawiało się później w kuluarach. I kategoria piąta. Żenująca błazenada. Halo, jak się macie? To co, pogadamy o wystąpieniach? Ewentualnie żenujący albo seksistowski żart, który zdyskwalifikuje nas w oczach publiczności. Można zaryzykować stwierdzenie, że ten sposób rozpoczynania wystąpień jest coraz częściej spotykany, gdyż takie wzorce czerpiemy z hałaśliwych mediów, które krzykiem i skandalem starają się przyciągnąć uwagę odbiorców. Nie idźmy tą drogą. Nawet jeśli w krótkiej perspektywie zyskamy uwagę odbiorców, to będzie to wyłącznie chwilowa korzyść, która następnie obróci się przeciwko nam. No to jak? Który sposób wybierzesz? Powodzenia!